The program you are about to see is produced by Polish TV in Calgary. The content of the program is the sole responsibility of the producer and in no way represents the views of Shaw Cable Systems. Redakcja Polskiej Telewizji Calgary nie ponosi odpowiedzialności za opinie wyrażone przez osoby występujące w programie Polskiej Telewizji Calgary. Cenimy sobie różnorodność opinii. Za łaski, które mi Bóg mnie obdarzył,
przez te wszystkie lata. I Wam dziękuję również za dzisiejszą obecność, że pragniecie ze mną dziękować Bogu, Trójcy Świętej Jedynemu, za ten dar kapłaństwa, który mnie obdarzył. Druga intencja tej mszy świętej jest o wieczny pokój dla świętej pamięci Kazimiery Gosińskiej. Stając przy ołtarzu Pańskim, byśmy mogli godnie złożyć tę najświętszą ofiarę. Spowiadam się Bogu Wszechmogącemu. Thank you.
uczniom: jeszcze wiele mam wam do powiedzenia, ale teraz jeszcze znieść nie możecie. Gdy zaś przyjdzie On, Duch Prawdy, doprowadzi was do całej prawdy, bo nie będzie mówił od siebie, ale powie wszystko, cokolwiek słyszy, i oznajmi wam rzeczy przyszłe. On mnie otoczy chwałą, ponieważ z moim weźmie i wam oznajmi. Wszystko, co ma Ojciec, jest moje. Dlatego powiedziałem, że z mojego bierze i wam objawię. Oto słowo Pańskie. Paliły się i uschły, bo nie miały korzenia. Inne znowu padły między ciernie, a ciernie wybujały i zagłuszyły je. Inne w końcu padły na ziemię żyzną i plon wydały, jedne stokrotny, drugie sześćdziesięciokrotny, a inne trzydziestokrotny. Kto ma uszy, niechaj słucha. Umiłowani w naszym Panu i Zbawicielu, siostry i bracia. Drodzy bracia w Chrystusowym kapłaństwie, księże Józefie, księże Wiesławie. Panie pośle na Sejm Najjaśniejszej Rzeczypospolitej Polskiej, delegacie byłego premiera rządu, prezesa Prawa i Sprawiedliwości Jarosława Kaczyńskiego na dzisiejszą uroczystość. Czcigodny. Szanowny księże Czesławie, najpierw przyjacielu, a potem w jubilacie bohaterze dnia dzisiejszego. Siostry i bracia, w przebogatej konstelacji czytań dzisiejszej liturgii słowa, palecie barw dziejów zbawienia po raz kolejny w historii naszego życia rozpoznajemy przechodzącego się i przychodzącego Boga, który dotyka ludzkiego serca, który uzdrawia i wciąż z świeżością miłości posyła i wzywa do bycia autentyczną światłością świata i solą tej ziemi. Światłością, która rozprasza mroki ciemności, która pozwala przetrwać temu, będąc solą, co wartościowe, zasadnicze, fundamentalne w życiu każdego człowieka, także w życiu społeczeństw i narodów. Siewca wyszedł siać. Znamy z doskonałą precyzją tę ewangeliczną perykopę, często powracającą w różnego rodzaju okolicznościach spotkań ludzi wiary przy stole Eucharystii. Znamy w całej rozciągłości wydarzeń poszczególne i dziejące się po sobie momenty, nadające właściwej dramaturgii siewcy, który wyszedł siać. Wyszedł siać.
wyszedł siać ziarno. Los rzuconego ziarna jest bardzo różny, pomimo pełnego i intensywnego zaangażowania siewcy. Los siewcy naznaczony jest obecnością pewnego wewnętrznego i nie dającego się wyrazić w słowach dramatu, bo nie wszystko ziarno wydało plon właściwy. Siewca zaczął siać ziarno. Część padła na drogę, część na grunt skalisty, część między ciernie, część, tylko część na ziemię żyzną. Pierwszą część rozdziobały ptaki, druga wydała szybko plon, ale spaliła się na słońcu, bo nie miała korzeni. Trzecia nie wydała owoców, jedynie czwarta część wydała plon wielokrotnie. Kolejne rodzaje gruntu to ludzie o różnego rodzaju charakterach i usposobieniach. Droga. Ludzie, którzy słyszą słowo, ale zaraz porywa je szatan. Grunt skalisty. Ludzie, którzy początkowo radują się dobrą nowiną, ale szybko zapominają o niej, gdy tylko przestaje im być wygodna. Grunt ścierniany. Ludzie, którzy słuchają słowa, ale zajęci są doczesnymi sprawami. Ziemia żyzna. Ci, którzy nie tylko słyszą słowo, ale również je przyjmują i dzięki temu wydają owoc. To są prawdziwi chrześcijanie. Siostry i bracia, uczestnicy tej wspaniałej jubileuszowej liturgii, w tej ewangelicznej perykopie i biblijnym horyzoncie, przychodzi nam dzisiaj wyśpiewać z głębi naszych serc radosne Tedeum zadarta Państwa księdza Czesława. Za wymiar 25 bardzo konkretnych lat siania ziarna Bożej Ewangelii w różnych okolicznościach, miejsca i zakątkach świata, ale zawsze z tym samym pragnieniem, intensywnym pragnieniem, by Jezus był bardziej znany i bardziej miłowany. Wdzięczność umocniona naszą obecnością stwarza prąd przyjaciół, wspólnotę Kościoła, zakorzenioną w samej głębi miłości, która w Jezusie dotknęła i dotyka każdą i każdego z nas. To Stwórca, skondensowanej kropli Bóstwa Chrystusa wpada w nasz czas i wpada w naszą życiową przestrzeń. Księże Czesławie, o ludzkiej życzliwości świadczą zapewne życzenia. Te, które już padły pod Twoim adresem i te, które dzisiejszego dnia, także ode mnie, zostaną jeszcze wypowiedziane, bo nie było ku temu okazji. To zapewne promyk radości będący odzwierciedleniem życzliwości i miłości wiernych. W murach tej świątyni, świątyni królowej pokoju w Calgary, kondensuje się przeszłość Twojego, księże Czesławie, posługiwania, która dotyka teraźniejszości, by z tego źródła doświadczenia wypłynęła potrzebna Boża łaska i mądrość dźwigania tego, co w przyszłości niełatwe, a często trudne, i umacniania tego, co naznaczone radością postrzegania owoców swojej pracy. To nad brzegami historii Twojego życia stanął Ten, który jest pełnią Twojego życia, zmartwychwstały Pan. To On wezwał Cię po imieniu. Pójdź za mną. Niełatwy był to zapewne wybór. Wybór, który kosztował rozstanie z rodzinnym domem, wymagał intensywnej pracy podczas studiów informacji seminaryjnej, studiów doktoranckich i wysiłków pracy duszpasterskiej w Polsce i poza jej granicami. A kiedy przychodziły trudne momenty, o których Ty wiesz najlepiej, które przeżywa każdy kapłan, i może stawiając pytanie, po co to wszystko,
to w tym samym momencie dało się słyszeć Pawłowe zapewnienie, jego doświadczenie: wystarczy Ci mojej łaski. Księże Czesławie, wystarczyło Ci Jezusowej łaski przez 25 lat Twojego kapłańskiego posługiwania. Wystarczyło i wystarczy, bo jest z Tobą Ten, który z miłości do człowieka oddał swoje życie. Ten, który nigdy i nikogo nie oszukał i nie okradł. Ten, który jest Alfą i Omegą, początkiem i końcem. Dzisiaj w całej wyrazistości pielgrzymujemy do Wieczernika, by dziękować za sakrament Eucharystii i sakrament kapłaństwa. Ojciec Święty Benedykt XVI w jednej ze swoich ostatnio wygłoszonych katechez przypomniał o zadaniach kapłanów, których, jak głosi tradycja, jest zasadniczo trzy: nauczanie, uświęcanie i kierowanie. Księże Czesławie, nauczanie to przepowiadanie Boga, głoszenie nauki Kościoła, która swe źródło czerpie z objawienia i tradycji. Głoszenie nauki wraz z konsekwencjami, jakie ona nakłada, to całkowite i odważne głoszenie prawdy. Współczesny człowiek ucieka od prawdy, boi się prawdy. Układa życie swoje według własnej, często podsycanej przez hedonistyczne i totalitarystyczne tendencje wizji świata i człowieka, w której zatraca się ludzkie być na rzecz promocji ludzkiego mieć. W tym miejscu następuje kreacja wynaturzonego człowieka, bardzo płytkiego, pustego, prymitywnego, pozbawionego swojego pierwotnego blasku. Człowieka, który miotając się jak statek na mieliźnie, zatraca samego siebie. Ewangeliczna prawda rozsadza ciasnotę ludzkiego myślenia, porządkuje, weryfikuje i właściwie ustawia ludzkie życie i działanie. Wskazuje na konieczność nawrócenia i rodzącej się w nim konieczności przemiany życia. Ja jestem drogą, prawdą i życiem, a świat w ideologicznym obłędzie własnego widzimisię wraz z Piłatem pochylonym w sądzie nad Jezusem woła i pyta również i dzisiaj, cóż to jest prawda? Daleko posunięty relatywizm oddala człowieka od jedynego i niepowtarzalnego źródła prawdy, Jezusa Chrystusa, którego z taką łatwością na areopagach współczesnego świata za judaszowe 30 srebrników sprzedają wielcy tego świata. Politycy, biznesmeni, właściciele wielkich koncernów medialnych i inni. Ci, którzy żyją tak, jakby Pana Boga nie było. Którzy w poczuciu zagrożenia swojej pozycji i kapitału mordują na wzór Heroda to, co niewinne, kruche, delikatne i często bezbronne. Ksiądz Jerzy Popiełuszko powie, w historii chrześcijaństwa mamy bardzo wiele przykładów, do jakich granic trzeba bronić prawdy, po prostu do końca. Jezus Chrystus za głoszenie swojej Bożej prawdy oddał swe życie, podobnie apostołowie. A przecież rolą księdza jest wygłosić prawdę i za prawdę cierpieć, jeżeli trzeba nawet za prawdę oddać życie. To słowa księdza Jerzego. Księże Czesławie, proszę mi uwierzyć, dopóki będziesz wierny prawdzie, Jezusowi, dopóki będziesz odważnym głosicielem Ewangelii, dopóty będziesz skazany na niepopularność kpiny i drwiny. Pamiętaj, że Jego Królestwo nie jest z tego świata. Nie licz na medale, wieńce laurowe i miejsca na podium, bo Królestwo tego świata nie jest Twoim
i nie jest naszym królestwem. Więcej, od światła zmartwychwstałego Pana, tego, który jest samą światłością i nie ma w nim ciemności, trzeba nam zapalić pochodnie naszego serca, naszego życia i od tego światła trzeba nam zapalać ludzkie serca. To światło niczym nie zmącone. Trzeba nam je ponieść w życie społeczne, narodowe i międzynarodowe. Bo dla nas żyć to Chrystus. To On jest gwiazdą polarną wolności ludzkiej. Bez Niego nie traci ona orientację, ponieważ bez poznania prawdy wolność się wynaturza, izoluje i redukuje do poziomu jałowego kaprysu. Ewangelia, Jezusowa Ewangelia, w sposób ostateczny objawia nam dogłębny sens naszego życia, tak, że wiemy wreszcie, dlaczego i po co żyjemy. Nauka Chrystusa rozbudza w nas nową nadzieję. W rezultacie żyjemy już nie my, ale Chrystus, który przychodzi, aby żyć w nas. Drugie zadanie kapłana to uświęcanie. I znów słowa Ojca Świętego Benedykta XVI. Uświęcenie osoby oznacza ustawienie jej w kontakcie z Bogiem, z tym Jego byciem światłem, prawdą i czystą miłością. Urzeczywistnia się to w głoszeniu Słowa Bożego, którym Jego światło wychodzi nam naprzeciw. W sposób szczególnie intensywny realizuje się to w sakramentach. Zanurzenie paschalnej tajemnicy śmierci i zmartwychwstania Chrystusa dokonuje się w chrzcie. Umacnia się w bierzmowaniu i pokucie, karmi się Eucharystią, sakramentem, który buduje Kościół jako lud Boży, ciało Chrystusa i świątynię Ducha Świętego. Posługiwanie kapłana to sakramentalna posługa, która spina swoistego rodzaju klamry całość ludzkiego życia. Począwszy od narodzin w Chrystusie, które dokonuje się w sakramencie Chrztu Świętego, a skończywszy na przygotowaniu człowieka na spotkanie z Panem na progu niebieskiego Jeruzalem, co dokonuje się w sakramencie chodu. Księże Czesławie, 25 lat Twojego kapłańskiego posługiwania to cały obrom Twojego zaangażowania w realizację sakramentalnej posługi Kościoła. To przybliżanie człowiekowi nieba i doprowadzanie do spotkania go z Bogiem. Dzięki Twojej kapłańskiej posłudze niebo staje się na ziemi jeszcze raz i dokonuje się największy cud świata, Eucharystia, której Pan staje się rzeczywiście pokarmem dla człowieka spragnionego prawdy i wolności. Ten sam, który oddał życie swoje z miłości do człowieka na drzewie krzyża, jest obecny pod postacią chleba i wina, by umocnić człowieka na trud jego pielgrzymowania w stronę nieba. Kierowanie to trzecie zadanie kapłana. Zadanie niełatwe, o czym Ty wiesz najlepiej. Uwarunkowane wielością napięć i trudnych sytuacji spowodowanych życiem ludzkim przeżywanym w różnego rodzaju okolicznościach codzienności. Często naznaczone jakimś buntem, kryzysem, obecnością grzechu, poczuciu bezsensu, pragnieniu dokonywania jakichś międzyludzkich rozgrywek. Kierowanie ludem Bożym, wspólnotą Kościoła, wiernymi, zostało także i Tobie, Księże Czesławie, powierzone. Pamiętaj, że jeszcze się taki nie urodził, co by wszystkim dogodził, także i w tej parafii. Prowadź powierzony Tobie lud drogami prawdy, przejrzystości logiki Jezusowej miłości i w duchu krystaliczności Twojej postawy, w
gdzie ewangeliczny wymóg bycia tak, tak lub nie, nie stanie się jasnym drogowskazem postępowania dla innych. Prawdziwa miłość stawia wymagania. Pamiętaj o tym. Bądź wymagający od siebie i innych, bo miłość odarta z odpowiedzialności jest samowolą przynoszącą zgubę człowiekowi. Ojciec Święty Benedykt XVI posłużył się takim przykładem. Otóż proszę sobie wyobrazić, że w pewnej miejscowości, do której cyrk przyjechał, cyrk płonie. Cały dobytek tego cyrku ginie w płomieniach ognia i ludzie, którzy są ekipą tworzącą ten cyrk, próbują uratować to, co jeszcze da się uratować. I wysyłają klauna do tej miejscowości, który wybiega i mówi: ludzie, pomóżcie nam, bo cyrk płonie. Któż uwierzy klaunowi? Któż uwierzy klaunowi, że przychodzi zagrożenie, że przychodzi trud, że przychodzi cierpienie? I Ojciec Święty Benedykt XVI ten przykład odnosi do rzeczywistości współczesnego świata, w której Kościół realizuje swoją misję. Kościół dzisiaj często ośmieszany, oprywany i sponiewierany, nazwany klaunem. Ale Kościół, który w konsekwencji ludzkiego życia, także przez swoją posługę, cierze czy sławie, głosi jedność prawdy, która jest w stanie wyzwolić człowieka. I jeszcze jedna sprawa. Sprawa, o której powiedzieć koniecznie trzeba. Sprawa, której na imię Najjaśniejsza Rzeczypospolita. Ojczyzna, ta cierpiąca i ta zbolała po katyńskiej katastrofie roku 2010. Ta zanurzona przez Mieszka w wodach chrztu. Ta, która rosła na posiewie męczeńskiej krwi świętego Wojciecha i wielu innych świadków wiary. Ta, której nie obca jest walka Kościoła o sprawiedliwość, o bycie z narodem ciemiężonym i zniewalanym. Byciem głosem ludzi bezdomnych, bezrobotnych, spychanych na margines życia społecznego. Ta, której na imię Polska. Polska dotykająca przesłania wieszcza narodu, który w znaku krzyża widział znak. Jedyny znak, pod którym Polska będzie Polska, a Polak Polakiem. Znak krzyża. Dzisiaj, po wielu latach walki o wolność naszej ojczyzny, przychodzi nam uczestniczyć w walce o człowieka, o jego prawa, o suwerenność, tą w wymiarze religijnym, gdzie dzisiaj podnosi się rękę na znak Krzyża Świętego i gospodarczy. W tej rzeczywistości wspólnota Kościoła jest zobowiązana do zabrania głosu. Głosu mocnego, głosu sprzeciwu, wydobywającego się z samych głębi Ewangelii. Po Bogu największa miłość to Polska. Drodzy bracia i siostry, czcigodny księże jubilacie, posługując od tylu lat wśród emigrantów, znasz doskonale ich los, ich problemy, troski. Staliła się z twoją kapłańską posługą wielka troska o losy Kościoła i naszej ojczyzny. Ojciec Święty Benedykt XVI po synodalnej adhortacji sakramentum caritatis powie jasno: Kościół jest wezwany do przemieniania niesprawiedliwych struktur tego świata, aby przywrócić na nowo szacunek dla godności człowieka stworzonego na obraz i podobieństwo Boga. Kościół nie może, to słowa Ojca Świętego, nie moje, nie Radia Maryja, ale Ojca Świętego Benedykta XVI, Kościół nie może i nawet nie powinien pozostawać na marginesie walki o sprawiedliwość. Kościół musi włączyć się w nią przez argumentację rozumową i obudzić siły duchowe, bez których sprawiedliwość domagająca się zawsze wyrzeczeń nie może trwalić się i rozwijać. Walka o sprawiedliwość toczy się także dzisiaj.
także w naszej ojczyźnie, także w wymiarze życia Kościoła, który doświadcza w obecnej dobie skondensowanego ataku. Potrzeba, aby dzisiejsi chrześcijanie, kapłani, byli prorokami swego czasu, prorokami trzymającymi w swoich dłoniach pochodnie Ewangelii, prorokami mającymi odwagę napominać tych, którzy zeszli z Jezusowych dróg i pielęgnować oraz umacniać to, co jest Boże. Bóg zgłasza przez proroków, nie przestaje nigdy przywoływać ludzi do prawdziwej nadziei, jaką jest Chrystus, jedyny Zbawiciel. W Jezusie zostało nam dane światło, prawda, odpuszczenie grzechów, przywrócenie wolności wobec sił zła, nowa zdolność do miłości, uczestnictwo w Bożej naturze, zwycięstwo nad śmiercią poprzez zmartwychwstanie ciała i życie wieczne. Zbawiając nas, uczynił On ze swej Ewangelii, swej łaski, podstawę odnawiającą cały świat, a zwłaszcza odnawiającą człowieka we wszystkich płaszczyznach jego istnienia, prywatnej i publicznej, kulturalnej i socjalnej, politycznej i ekonomicznej. Wszystko odnowione jest w Chrystusie. Księże Czesławie, dostojny jubilacie, pozwól, że to kilka może nieuczesanych do końca myśli podprowadzę do miejsca, w którym czas wypowiedzieć życzenia. Nie tylko ode mnie, w imieniu ojca dyrektora Radia Maryja, ojca Tadeusza Rydzyka, wszystkich ojców wśród sióstr zakonnych i świeckich, na co dzień posługujących Radiu Maryja i telewizji Trwam, tych, którzy, proszę mi uwierzyć, są autentycznie zaangażowani w życie religijne i społeczne, dziękując za Twoją życzliwość wobec nas tak wielokrotnie doświadczaną, życzę, aby ten, który przezwyciężył ciemność grzechu i śmierć, nieustannie wspierał Cię na drogach Twojego kapłańskiego posługiwania. Niech zawsze będzie przy Tobie ta, która jest gotowa nieustannie pomagać człowiekowi, Maryja. Niech nie zabraknie ludzi o sercu czystym, dłoniach gotowych do pomocy i pełnych miłości względem Boga, człowieka, Kościoła i Ojczyzny. Siewca